Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe i chciałbym was dzisiaj zaprosić na serię streamów z gry Olympus 2207, które odbędą się na kanale Krwawy Joe Live. Postanowiłem stworzyć osobny kanał do streamów i część z nich zostanie tam jako zapis, a część z nich pojawi się tutaj na głównym kanale w postaci odcinków, tak jak to się ma serii Dragon Age, tylko że lepiej, bo z czatem na ekranie, dzięki czemu będzie wiadomo, o czym była rozmowa podczas transmisji, jeśli na niej nie byliście. Także jeśli nie macie czasu lub wolicie oglądać odcinki, to większość, choć nie wszystkie streamy z kanału Krwawy Joe Live pojawią się jako odcinki na kanale głównym Krwawy Joe. Jeśli jednak chcecie brać udział w zabawie bezpośrednio, zapraszam do subskrybowania kanału Krwawy Joe Live i wpadania na streamy w doborowym towarzystwie. To jednak nie wszystko, ponieważ wiem, że czasem o tych streamach nie wiecie, mimo iż daliście subskrypcję, polecam zainstalować sobie na telefonie Discorda, jeśli jeszcze nie macie, i wpaść na nasz kanał Wataha Joe. Dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia od bota o każdym jednym live, jaki się właśnie zaczął, dzięki wspaniałomyślności Mr. Demonicana. Przed każdą serią streamów, z których będą odcinki, będę was zapraszał tam takim filmikiem jak ten, dzięki czemu dowiecie się, jeśli niedługo będzie ogrywana gra, która was interesuje. Olympus 2207 to pełna konwersja Fallouta 2 w nową grę w autorskim uniwersum postapokaliptycznego świata, w której twórcy zawarli własne modele postaci, przedmiotów i lokacje, wykorzystując silnik ze znanych nam dobrze klasycznych postapo RPGów. Wcielamy się w niej w jednego z mieszkańców Tartaru, społeczeństwa nieświadomych prawdy o zewnętrznym świecie ludzi, którzy manipulowani są przez siły dowodzące, które wykorzystują ich jako niewolników dla własnych upodobań. Jednak pewnego dnia los sprawia, że jeden z mieszkańców wydostaje się na zewnątrz, by poznać straszliwą prawdę na temat tego, jak to wszystko wygląda, i wyrusza w niebezpieczną podróż, której tory ustalać będziemy sami. Albowiem wszystko, co najbardziej uwielbialiśmy w klasycznych Falloutach pod względem fabularnym, tutaj również się znajdzie. Zapowiada się świetna zabawa w post-apoklasycznym klimacie, więc wpadajcie na kanał Krwawy Joe Live, gdzie zobaczymy się na streamach z tej mega ciekawej gierki. Do zobaczenia także w innych materiałach na głównym kanale. Na razie.